Zróbmy sobie to tak. Na górze zrobimy w sumie taki sam. Ma jeszcze zły ten, złą kolorystykę, ale nieważne. No. Ale dobra, jakby... Czekajcie, zaradzimy temu, nie? To nie jest... Nie jest aż taki problem. Na szczęście. Tak to zrobimy. Teraz w sumie musimy tu podrzucić. Dobra. Dobra, dobra. I teraz musimy zrobić jeszcze. Aha, a ja tu to pomalowałam. Dobra. Za chwilę wymienimy na coś innego. Nie lubię takich przestrzeni niewykorzystanych. Ogólnie. Wiem, mogłam tam zrobić łazienkę. Dobra, nie tak. Spróbujmy zrobić kopię tego. I patrzcie, co się dzieje, nie? Kiedy jest wszystko nierówne. Tu mi w ogóle chyba schody wywaliło po drodze. To przez to, że... Znaczy tu jakby nie zalicza mi tego miejsca jako pomieszczenie. Cieszę, że to nie ja buduję, no. To jest spoko. Tu by się przydało. A może spad w jedną stronę na przykład. I zrobimy sobie wtedy większe okna z drugiej strony. Taki o. Tu brzydko wygląda. To mi się nie podoba. Chyba, że ten wymienimy na taki sam. Prawie. Kurde,
Dajcie mi to gdzieś postawić, bo tu za każdym razem coś wywalę. Jakby jest spoko, tylko znowu wystają brzegi, nie? I to mówię, to jest to, z czym ja sobie nie umiem w tej grze poradzić. Jakby ja wiem, że jest na to trik jakiś, bo tu widać jest trik. Voilà. Trik jest. Spróbujmy to zamienić na półściankę po prostu. Bo musisz ten mały kawałek zmienić w pomieszczenie. Ale jak ja to mam zrobić? Ja rozumiem, co ty do mnie mówisz, tylko jakby nie wiem, jak to zrobić, żeby to było pomieszczenie. Ja to mogę nabić z powrotem. Mamy cztery ściany. Jak mam z tego zrobić pomieszczenie? Po prostu przejedź to tym narzędziem od pomieszczeń. Którym? To? Tak? No dobra, zrobiłam pomieszczenie. Teraz z tego chcę zrobić półściankę. No i co? No. Właśnie o to się rozchodzi, nie? Możemy spróbować jeszcze jedną rzecz zrobić. Mi chwilę dać. Spróbujemy to zamienić nie na półściankę, tylko na płotek. Jakikolwiek. Nie. Spróbujemy zrobić łuk. Jakichkolwiek kolumn. Nie. Widzicie, że cokolwiek nie zrobię, żeby otworzyć tą przestrzeń, to się tak dzieje. Na bank jest jakiś sposób na to, nie? Jakby na bank jest opcja, żeby to zrobić. Pytanie brzmi, kurde, jak? Nie chcę bez otwartej sypialni, bo ja chcę tu mieć schody na dole. A tych schodów nie wstawię. Jeśli tam na górze... To tak wygląda.
15 dachów później, nie? Tu w ogóle mi światło wypala. Mamy to. Jak przytrzymasz shift, możesz tylko jedną stronę skrócić, bo tak normalnie to... Wait! Seriously? Teraz to sprawdzimy. Czekajcie, przesunę to na razie tu. Damy tak. Nie tak, trochę przegięłam. Tak. I teraz z shiftem. Dziążka. A teraz będziemy żyć jeszcze raz. Cię po prostu normalnie. To wam powiem, ale wam powiem. I teraz hyc. Liza, normalnie. Nagroda ci się należy. Serio. Kopia tego. Sobie zejdziemy niżej, tak jak wtedy. Chcielibyśmy sobie to zmniejszyć mocno. No. No i medzik. Dwa dachy, a nie 15. Jeszcze sobie z boczku musimy rozwinąć. Oczywiście ten daszek. Poszło tu, poszło. Dobra. Mamy ślicznie z każdej strony. Dzięki, Izuś. Mega. Dobrze, i myślę, że całkiem nieźle wygląda jakby z tą wersją kolorystyczną. Zabrałabym te panele i może damy je na ten dach, żeby nie było ich tak bardzo widać. Pięknie. Tyle piknie, co cud. Oj, ja. Super.
Dobra, barierka. Barierka była taka prosta. Może być. Dobrze, teraz byśmy sobie tu rzucili ten kolorek i wykończenie jeszcze tej półścianki na biało. Dobra. Uff. Drzwi i okna się zgubiły na pewno. No to robiłem podobnie, tylko tam jeszcze balkon wpitoliłem. No widzisz. Dobra, to chcemy na razie wszędzie, myślę, ten sam kolor. Tak miało być. No ja nie wiem, czy tu nie zrobię finalnie łazienki, bo naprawdę mnie denerwuje fakt tego, że może zrobię po prostu. Mnie denerwuje przestrzeń, która jest niewykorzystana. Nie brzmi tylko, jak ja tu mam znowu zrobić podłogę w tym. Muszę znowu z tego pomieszczenia zrobić. Zmieniły się. Tu w ogóle, patrzcie to. Muszę tą jedną ścianę przemalować. Nie, całość tego muszę przemalować. Co za łajzy. Dobra, teraz tu. Zróbmy to tak. Ręcznie w takim razie. O, dobre jest. I tu. Dobra, będziemy funkcjonować. Dobrze, rzućmy sobie na razie te światła. Okej. I potrzebujemy teraz okien. Okien i drzwi. Ja bym to na garderobę przerobiła, ale słuchaj, jaka będzie użyteczna. Myślę, że łazienka będzie spoko, bo będą mieli ją pod nosem, nie? Okna. Takie mogłyby być tu, do tych wywietrzników w sumie. Czy te są większe, czy te są większe? Te są większe. Czy chcemy takie otwarte okna w sypialni? W sumie mogłyby być. Że zmieniam zdanie, słuchajcie, jak 150%, co kawałek. No ale takiego czegoś sobie nie wyobrażam, jak ja to mam wstawić tu? Nie ma opcji w ogóle.
zrobimy. A tu zrobimy takie mniejsze. Łazienkowe. Dobra. Pod nosem jest takie dobre, zwłaszcza jak ktoś zje ostrego kepsy. Z tym takich okien, co sobie nie wyobrażasz, można zrobić zarąbiste altany. No, to tak, to na pewno z tych. To tak. Te w sumie są całkiem, ale może byśmy je na dół dali. Co? Do kuchni na przykład wrzucimy takie okno. Wrzućmy tu jeszcze jedno. To nie podoba mi się, że one są tak... Może by je tak trochę niżej? No tak pod sam sufit to ciulato to wygląda. O. Nie będzie to za nisko za to? No może nie. Dzięki, postrzelona. Wiem, że mogę ściany podnieść, ale w sumie nie chcę, nie, znaczy nie lubię, nie chcę robić dużych ścian. Dobra, spróbujmy zabrać te nasze rzeczy na górę teraz. Może postawimy to łóżko przy oknie. O, łóżko z baldachimem. Co myśmy tam mieli? To mieliśmy. Na pewno mieliśmy lampy. Biureczka. W sumie całkiem nieźle. To możemy też na razie tu wstawić. Myślę, że tego się pozbędziemy na bank, tylko to, że tak powiem, za chwilę. I czy ja coś na górę jeszcze chcę? Tych geod nie chcę. Czy ja muszę chyba odkurzacz drugi na górę wrzucić, nie? Żeby się tam też odkurzał, czy nie? Ktoś jest w stanie mi powiedzieć, jak to działa? Kuchnię sobie zrobimy w innym kolorze. Musisz, dobra. To zróbmy sobie tak. I w sumie możemy go tu postawić. Dobra. Kuchnię sobie zrobimy w innych kolorach. Teraz tu wybierzemy już jakieś drewno. Co wy na to? Jakieś panele drewniane? Może matę? Wyspierski styl. Gąt między wierszami, co to w ogóle jest? Taka... Wyplatana też opcja. Ja jakoś tak średnio z tymi deskami, kurde. Może pionowe? Takie mamy na zewnątrz chyba, nie? Nie, mamy pionowe na zewnątrz. O, to może takie poziomy zrobimy. Jasne. Będą do podłogi pasować, a jakieś mebelki do tego fajne zrzucimy. O. Spróbujmy. Zawsze można zmienić kolor. W ogóle jaka wielka kuchnia jest teraz. Ja nie wiem, co ja z tą kuchnią. Będę się tu gonić chyba. Okna musimy wstawić. Wstawmy okna. Te są też spoko. Zamknięte takie. I otwarte, o, i otwarte. Te są całkiem w pałkę z tym balkonem. Może takie na dół damy. Dobra, najpierw tamte chciałam.
Te. Te. Dwa okienka. I jedno na zewnątrz. O, niech się wietrzy. Z widokiem na wodę. A to będzie kuchnia, czy kuchnia z jadalnią? Znaczy jadalnia, mam taki wielki stół, więc myślałam, że możemy tu zrobić tą jadalnię w sumie. Tutaj to... Tak trochę... Czy zmieścić się zmieści, ale... Wiecie, te krzesła mi się teraz nie podobają. Zrobiłam bardziej klimatyczną tą kuchnię. Może mniejszy stół? Zresztą nie wiem, czy chcę jeść w kuchni. Bo tu będzie taki jak wiecie, taki schowek na nie wiem, pralkę, suszarkę i ewentualnie jak to się nazywa? Jakieś przetwory może później, coś ten deseń. Chciałabym tu zrobić taką kanciapkę. W związku z tym nie wiem, czy chcę w tym miejscu robić stół do jadalni. Bo jeżeli tak, to otwarłabym to przejście całkiem. I te schody by mi tu nie pasowały wtedy. Ewentualnie mogę skrócić... Znowu musiałam przerabiać górę. Chociaż w sumie nie, mogłabym daszek dorobić. Skrócić jeszcze trochę balkon, bo tu bym tylko jeden zestaw stolików zrobiła. Czy nie balkon, a ten, może co będą teraz. W sumie możemy spróbować. Ci sry z live zbudowania. Jadalnia na balkonie. Hej, a to nie byłby głupi pomysł, gdyby tu zrobić wyjście i to zadaszyć. Po lewej sprzęty, a na środku wyspa z kuchenna z blatami. Nie lubię kuchennego barów takich. Nie mogłaby być na świeżym powietrzu, nie? A tu tylko jakiś taki mały stoliczek na przykład. Czekajcie. Zróbmy to na środku. Wstawmy tu ścianę i wykorzystamy te okna. Spróbujmy. Spróbujmy to zrobić tak. Wykorzystajmy te okna, o których mówiliśmy. Te. I tu po prostu jedne i drugie. O, jeszcze jedno. O, a tu zrobimy przejście, nie? Tu, w tym. O. I tu na dobrą sprawę też moglibyśmy to tak otworzyć. Czy tu chcemy? Do pokoju może nie chcemy. Czemu to nie działa? No, to jest pojedyncze. Nie, to pojedynczego nie chcemy. Kurde, ja bym chciała, żeby to była otwarta przestrzeń. Żeby zrobić, chyba że są może te. Są kolumny takie same. To nie jest taka kolumna. Ale można by ją wykorzystać. Okej, postawmy jedną. Nie tak. Oczywiście żaden kolor nie będzie pasował, nie? Do mojego wymysłu.
Musimy też po prostu całościowo to tak zrobić. To może dla kontrastu? Wszyscy się wydają najlepsze w sumie. Barowni to mogą być do okna wstawić tylko od strony kuchni, poddać zadaszenie nad stół, wstawić blaty barowe. No, rozumiem. Rozumiem, co masz na myśli. Spróbujmy to zrobić tak. I teraz wstawić to, tylko że ja bym to chciała wstawić nie na całej ścianie, no znowu. Jak ja to mam zrobić, żeby to nie było na całej ścianie? Też z shiftem? Nie, jak wciskam shift, to w ogóle zmienia mi opcję. O, z altem. Trochę to się gryzie, a gdybyśmy zmienili kolor tych okien. Są takie bardziej miodowe, nie? No nie wiem. Pomysł jest spoko, ale nie wiem, czy w takim... No nie, bo chyba, że płotek dostawię na dole. Ale takiego płotku nie będzie. I tu damy trochę inny zestaw. A tu damy szerokie okno. Tam, gdzie te ryby przewiesić. Damy to okno i też je damy w wersji miodowej. To nie jest takie. Takie? Kurde, też nie bardzo. Wiecie, tutaj okienko na zewnątrz, na przykład. O. Całkiem w pałkę. Numerami zmieniasz kolory. O. Czy możesz ścianę wewnątrz pomalować? Że tą możemy pomalować. Wisiąca roślinność na tej ścianie. Tak, tutaj myślę, że jeszcze w ogóle sporo zieleni można by dodać na tym... I zrobi nam się taka zewnętrzna jadalnia. Tu będziemy mieli wyjście, więc też jakby z zewnątrz można wyjść. I można będzie tu i z grilla skorzystać. I ewentualnie z, właśnie posiłek z kuchni zjeść. A w kuchni zrobimy... Nie wiem teraz, czy nie zmienić tych kolorów wszystkich tych okienek. No te bardziej miodowe, bo tak lubię, jak te rzeczy są dosyć spójne ze sobą. No tak zrobimy. No. A też będzie można wstawić tu ewentualnie taki mały stoliczek do kuchni, nie? Dobra. Zróbmy tak. Aha, ściany w środku. Tylko zadaszenie. Chciałam zadaszenie. Tak, racja, już robimy zadaszenie. Ja to muszę wyłączyć. Czy my chcemy zrobić jeszcze raz takie pod skosem? Po prostu takie w dół tu? Myślę, że będzie całkiem spoko. Wiecie, tak? Tu wiemy, że trzeba będzie to zwinąć z shiftem. O!
Na pewno je obniżyć, takie turbo niskie zrobić. A i tu też trzeba będzie przy. Chyba. A jak nie, to tak dla pewności możemy je obciąć. A. Tak, jeszcze niżej zrobimy. I damy tą strzechę też tu, nie? O. No i chcieliście, żebym to pomalowała na inny kolor. Trochę bardziej żółty. Zamaskować to przejście kolorystyczne między łukiem a oknami jakąś zasłoną. Można. Też zrobimy. Czy chcemy tu dać bardziej żółty, czy zostawiamy jednolite? Czy w ogóle może zrobimy budynek trochę bardziej żółty? Będzie pasował do tych miodowych aspektów. Patrzcie, tak o. Dylematy, nie? Nie będzie taki wyblakły. Środek też pomalujemy, on nie musi być brzoskwiniowy cały. Można zmienić. Zrobiłbyś jadalnię inną. Ale w ogóle inną? Pasuje do piasku. W sensie w innych kolorach jakieś zielone bym dał. Też można. Dobra, to zróbmy tak. Tu zrobimy sobie... To sobie zrobimy dookoła. Trzeba będzie górę poprawić znowu. No jest tak przyjemnie nawet. Może ten biały też będzie lepiej trochę wyglądał. Okej. No tu mi się w środek zabarwił już. Dobra, to za chwilę. Tu. Kolorek. A. Na razie niech jest, bo jeszcze się może zmienić. Nie, niby zielony. Słuchajcie. Chcemy z zewnątrz też... Możemy w sumie z zewnątrz też dać. Chociaż tu mi będzie krzywo wychodzić. To nie chcę. To z zewnątrz nie. W środek może być. I damy tam kwiatki. Ciepnął ten stolik na środku balkonu, ale tak jak zrobiłaś, też mi się podoba. Aha, że ten tu. Nie, dobra. Ja bym chciała, żeby on był właśnie w altance w tej chwili. Ten pomysł całkiem mi się spodobał. Oczywiście te ryby stąd musimy gdzieś... przesunąć, ale zanim co, to kuchnia. Kuchnia. Może zrobimy to troszkę tak. O. Dobra. Zadamy blacik. Sobie damy kolejny blacik. Sobie damy kuchenkę. Sobie damy blacik. I damy sobie tak. Mm.
pytanie, czy ja w ogóle chcę takie meble, bo to też jest... Może mamy tu coś takiego, co lepiej by się nadało teraz do naszego wyspiarskiego życia. Chociaż to w sumie całkiem nieźle pasują chyba. Nie chcę jasnych. Wszystko będzie takie bardzo mdłe. Meble z Sulani. Te. I co? I też miodowe, żeby pasowały do kuchni? Znaczy do tego? Czekajcie, możemy jedną szafkę postawić. I to mówiłeś, że się na tym zmienia? Na numerycznej? Nie? Z jasnym blatem. Z ciemnym blatem. Te są spoko. Jasny blat i takie ciemniejsze meble, trochę wyraźniej jest, może takie byśmy dali. Dobra, rzućmy to na razie tu. Czy ja tu jeszcze coś mam w ogóle do kuchni? Nie mam. Jeszcze zobaczyć wiszące w takim razie. Czy mamy jakieś... A to z czego? Aha, okej. Z Sulani nie ma wiszących szafek. Ale możemy zobaczyć... Czekajcie, jak to się jakoś tak robiło. Tu. I one gdzieś tu miały momentami takie o właśnie takie. Są wykończenia. Tu mamy rogową, to sobie weźmiemy rogową. Tu jest zwykła. Tu jest zewnętrzny róg, a tu jest zakończenie. Może byśmy taką tu wrzucili. I tu. O, może damy tu jedną zwykłą. O. Dzięki, Maria Fox. O. Mogę być. Dobrze, dobrze. Gdzieś tu miałam alarm. Więc ten alarm sobie tam gdzieś na górę, tak żeby go widać nie było, żeby się w oczy nie rzucał. Kosz na śmieci mieliśmy też. Ten kosz był sprawny, więc ja go zabieram. I wstawimy go może tu. Chociaż nie wiem, czy... Nie wiem, czy ja chcę ten kosz. Czekajcie, może wróćmy, bo on będzie droższy, jakbym chciała go kupić jeszcze raz.